dawno mnie tu nie było. A wczoraj przybył mi kolejny 400. subskrybent. No idzie to strasznie jak po grudzie. Siedzę sobie tutaj w Jaskrowie, pod Jaskrowem. Trzymam w ręku mikrofon, żeby było mnie lepiej słychać. A przyszedłem tu na piechotę, jakieś 14 km od mojego gniazda. Nad rzeczką sobie maszerowałem cały czas w takich pięknych zimowych okolicznościach. Akurat pogoda wreszcie mi sprzyjała. Zamiast spać po nocnej zmianie, to pomyślałem, przejdę się kawałeczek. Naszykowałem sobie śniadanie, herbatę gorącą do termosu. Spakowałem się i wyszedłem. Jest godzina 12, już sobie pojadłem. Przez drogę parę rzeczy przemyślałem. A skąd to nagranie? No po to, żeby powitać 400. subskrybenta, podziękować dotychczasowym za obecność i powiedzieć wam, że w sumie też się zastanawiam, czy nie skończyć z tym. Tworzę aktywnie już jakiś trzeci chyba rok, może czwarty, nie wiem. Jest was 400. Początkowo były to vlogi takie, miały być kontrowersyjne, trochę wulgarne. No miały kontrowersją przyciągać. Widać, do kontrowersji stworzony nie jestem. Nie przyciągnęły. Później pomyślałem, stworzę coś inteligentnego, no to stworzyłem te filmy podróżnicze. I one też zbyt wielu was nie przyciągnęły. Z podróżniczych serii powstały 3, po kilkanaście odcinków. No i co, i tyle. Pomyślałem sobie, no coś z tym trzeba zrobić. Może rozrywka, jeżeli publicystyka nie wypaliła, a nie wypaliła na tyle, że aż Google zaczął mnie cenzurować. Dzwony biją. Z przeprosznej góry. Byłem tam kiedyś, pokazywałem wam ją. Przydałby się remake, bo okazało się, że również służby porządkowe korzystają z moich filmów, jak trzeba było namierzyć określoną lokalizację. Szedłem sobie 3 godziny i myślałem. No bo warsztat swój powiększam, poprawiam. Jako amator. No ale widać nie na tyle, żeby zdobyć czyjeś uznanie. Uznanie i widzów, i uznanie profesjonalistów. Jeden z filmów zgłosiłem do festiwalu filmowego Happy End. No wiadomo, to był nawet nie remake, tylko odświeżona, poprawiona wersja odcinka z pierwszej serii wakacyjnej o wagonach w Helu. No ona nie została zakwalifikowana, ten film nawet nie został zakwalifikowany do... konkursu. Odświeżoną wersję możecie znaleźć na kanale 480 linii jako bocznica 3. No i tam natrzaskał już ładną ilość wyświetleń, chyba 7,5 tysiąca na dzień dzisiejszy, a mamy 6 lutego 2018 roku. I tam się ludziom podoba. Tak samo jak pierwowzór na niniejszym kanale, gdzie około 6 tysięcy widzów się udało uzbierać. I masę ciekawych wspomnień, z którymi się podzieliliście, między innymi wy. No ale tak rozwijałem ten warsztat, zwłaszcza na tej ostatniej serii podróżniczej. I trafiła mi się okazja postarać się o pracę pospołu filmowca, pospołu youtubera. No,
przede wszystkim prezentera kanału, youtuber w charakterze prezenter kanału pewnej lokalnej firmy handlowej. Pomyślałem, zajmuję się dziennikarstwem, bo zaiste tak jest. Potrafię więc recenzować określone sytuacje, rzeczy, zjawiska. Potrafię produkować filmy, cały czas się dokształcam, szlifuję, sam dostrzegam swoje błędy po czasie i je eliminuję. Spróbuję. Musieliśmy wszyscy kandydaci nakręcić film próbny. Mieliśmy na to bardzo malutko czasu, chyba 5 dni, z czego dwa dni to sobota i niedziela, czyli to akurat mnie osobiście odjęło możliwy czas na zrealizowanie tego filmu, no ale szybciutko naskrobałem scenariusz, zrealizowałem zdjęcia, straciłem zdrowie przez to na 2 miesiące i wyprodukowałem film, który za chwilę zobaczycie. No i od grudnia czekałem, no i wczoraj dostałem list od kadrowej tejże firmy, że mój udział nie jest już dalej przewidywany w kolejnych postępowaniach. Pomyślałem sobie też, no, że ten film reklamowy, próbny, to też taka jest podsumowanie moich zdolności, mojej twórczości, charakteru moich produkcji, których dalej chciałbym się podejmować. No i myślałem, że zostało to, przyjąłem to tak, że zostało to ocenione jako przez profesjonalistów. No i to zostało niestety niedocenione, co oznacza również w połączeniu z konkursem mojego kolegi Piotra Żukowskiego, no, że jednak filmowo to chyba nie stoję najlepiej. Kilku tam osobom się to spodoba, tak jak bocznica, no ale per saldo jest kiepsko. Wy jako widzowie nie wchodzicie w interakcje, nie piszecie komentarzy, wszyscy, kilku z was jest aktywnych, za co dziękuję, ale reszta no, nawet łapki nie kliknie. A w chorym algorytmie YouTube'a wszystko jest ważne. To nie jest ozdobnik, łapka. Komentarz to nie jest ozdobnik, tylko to są elementy statystyki. Im gorzej stoję w statystyce, tym słabiej moje filmy są polecane innym widzom, którzy mnie nie znają. I nie docieram do odpowiedniej liczby osób, które być może razem z wami doceniłyby moją twórczość. Także no to stoi kiepsko. YouTube jeszcze też mi tak szpilę w psychę wcisnął, bo wyłącza mi monetyzację, z której przez tyle lat nic się nie dorobiłem. Tam osiągałem chyba 270 zł. Więc na te 30 zł przed zdobyciem progu 300 monetyzacja zostanie mi wyłączona i nawet tych 300 zł sobie nie wypłacę z 4 lat pracy dla YouTube'a. I te cegiełki zaczęły mnie tak ciążyć w dół i zacząłem myśleć nad porzuceniem tego wszystkiego. No ale tak, mam jeszcze trochę surówki. Założyłem nowy kanał, gdzie będę jako dziennikarz publikował pewne rzeczy już typowo dziennikarskie. Na tym kanale, zepsutym przez cenzurę Google'a, chciałem umieścić program rozrywkowy inspirowany twórczością Mana i Materny, Monty Pythona. No ale te cegiełki tak mnie dobiły, że mi się odechciało. No ale przeszedłem te 3 kilometry, siedzę sobie po północnej, przepraszam, po wschodniej stronie Góry Przeprośnej. Kiedyś dwa lata na starej serii film kręciłem po stronie zachodniej. No to jestem teraz tutaj. Widok tu też jest bardzo fajny. Zrobię go. Miałem się z wami pożegnać w tym filmie, bo wziąłem ten sprzęcik, żeby się z wami pożegnać, mówić, że widzicie to wszystko, że widzicie tą górę, tą, tamtą, że wszystko to rzucam i teraz sobie pójdę tam, żebym na łożu śmierci nie żałował. I was też miałem motywować,
Przestańcie siedzieć przed monitorem, wyjrzyjcie za okno, spójrzcie na najbliższe wzniesienie, które widzicie poza miastem. Czy tam byliście? Wy odpowiadacie nie. Ja mówię, wyłączcie komputer, idźcie tam. No i tak, idźcie tam, bo głupio byłoby nie pójść na pobliskie wzniesienie, żyjąc w pobliżu. Odrobina samotności nikomu nie zaszkodziła. Pozwala na dobre i konstruktywne refleksje, tak jak mnie. Przeszedłem się. Traktuję to jako małą pielgrzymkę, bo za chwilkę zajdę do sanktuarium Ojca Pio. Się chwileczkę duchowo odświeżyć. Wilki jakieś tu latają. Cholera. No i wracam do życia. Będę produkował. Liczę na to, że będziecie w końcu aktywni. Na tym kanale nie będzie wulgarności, będzie elegancki humor, bo zauważyłem, że wśród was najwięcej jest ludzi z przekroju wiekowego 25-44 i uzupełnione to jest przez osoby do lat 55 oraz nastolatków i z niewielkim udziałem 60-latków, co mnie cieszy, bo 60-latkowie właśnie napisali mi najpiękniejsze komentarze, za które dziękuję. Bo to są komentarze osób, które już sporo przeżyły i są zdolne i są władne jakąś refleksję z siebie wydobyć, życiową, za którą dziękuję. Także liczę, że będziecie aktywni, chociażby byle co wpisać w komentarz, żeby wykiwać Google'a. Pokażę wam też alternatywny kanał dziennikarski, mam też ten 480 linii z dokumentami. Jeszcze kanał Niespodziankę, do którego się nie przyznam. Bardziej wulgarny, ale elegancko wulgarny. I liczę, że pomożecie mi się troszeczkę rozwinąć, no żebym nie łapał już takich dołów. Żebym nie rozważał zamknięcia tego wszystkiego i łażenia po okolicznościach przyrody już bez kamery. Także dzięki za obejrzenie tego przydługiego monologu. I co? I widzimy się w kolejnych produkcjach. Także sztampowo będę wam przypominał o łapce w górę, beble beble w komentarzu i kliknięciu subskrypcji oraz tego przeklętego dzwoneczka, który nic nie daje, bo w wielu kanałach dzwoneczka nie kliknąłem, a powiadomienia dostaję. Adblocka możecie włączyć, żeby obce reklamy was nie dręczyły. Ja na tym nie zarabiam, więc pies drapał Google'a. Możecie włączyć adblocka i bez przeszkód moje filmy oglądać. Także dziękuję wam za pomoc i liczę na dalszą. A ja troszeczkę znowu wysiłku włożę, jak w ostatnią serię wakacyjną, gdzie 600 km na rowerze przejechałem łącznie, żeby wam pokazać to, co pokazałem. A surówki mam znacznie więcej, tylko że to już cholera nie będzie się nazywało wakacje, bo jak ja to montuję i montuję, to się robi zima, a tu ciągle leci serial wakacje, to też bez sensu jest. Także to będzie coś innego, ale dalej takie widoczki, no, inspirowane to wszystko twórczością. Ja nie spałem w nocy i już nie pamiętam, jak się nazywa mój idol. O mój Boże. Wojciech. No nie pamiętam. Dookoła Wojtek Polska i obieży kraj. Głosie z nieba, powiedz jak on się nazywa. Wojciech Nowakowski. O, prowadzi na YouTubie kanał pol.pl jest ok. Cześć Włóczykije. Przegląd jego twórczości telewizyjnej. Mniej osiągnął trochę wyświetleń niż ja i pozytywnie się wyraził odnośnie mojej twórczości. Także no, to takie miłe, że idol pozytywnie ocenia twórczość fana. Bardzo się cieszę z tego tytułu i docencie to. No, do zobaczenia.